Ale wściekle wieje. Minus jeden na dworze. Witam was ponownie z samochodu. Próbowałem coś nagrywać na zewnątrz, ale niestety się nie da. Dzisiaj będą opowieści dziwnej treści. Łapy, komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Zasiądź sobie wygodnie. Zapasz kawkę, herbatkę, otwórz bronka. Odpal może papieroska albo jeszcze coś innego na poprawę nastroju. Mam nadzieję, że się te drzewa nie połamią. Jest naprawdę zimno. Często dostaję komentarze, jak ma być u nas dobrze, skoro nasz eks-prezydent był po zawodówce. Takie stanowiska powinni zajmować ludzie z wyższym wykształceniem, ponieważ dla wielu widzów nadal wykształcenie ma jakieś znaczenie, uważają ludzi wykształconych za lepszych. Pewnie zwłaszcza ci, którzy nie mają takiego wykształcenia, mają troszeczkę jakieś, że tak powiem, kompleksy na tym punkcie. No i dlatego uważają, że jak ktoś jest po studiach, to jest lepszy od nich. Słuchajcie, znam kogoś, kto pracował w ochronie. Obstawiali różne imprezy firmowe, bankiety i tak dalej. No i dostali kiedyś zlecenie. Wyjazd za granicę do hotelu pięciogwiazdkowego z basenem, że będą obstawiać imprezę dla prezesów, mecenasów. Podobno kilka osób zasiadających w Sejmie wtedy też się znalazło na tej imprezce. Zakwaterowanie, dieta, pełen wypas, wyjazd na weekend. Czyli imprezka dla grubych szyszek, często prezesów firm, waszych szefów, przełożonych i tak dalej. No i pojechali. Słuchajcie, opowiadanie jest naprawdę wiarygodne, ponieważ tą osobę bardzo dobrze znam. Uśmiałem się, kiedy mi to opowiadał. Pojechali, stoły zastawione do wyboru, do koloru, trunki, jedzenie i tak dalej. No to zaczęli biesiadować. No, na początku wszyscy w garniturach, pod krawatem, wiadomo, elita. Wszystko przebiegało elegancko. Dopóki nie dali troszeczkę mocniej w szyję, towarzystwo się rozbrykało. No jak dali w szyję, zaczęły ich jeszcze nosy swędzieć, więc trzeba było coś ku temu zaradzić. No to wiadomo, o co chodzi. Oni stali się temu wszystkiemu przyglądali. No i potem zaczęły się rozmowy na temat ich pracowników, podwładnych. Nie będę tutaj używał takich słów, w jaki sposób oni się o swoich pracownikach, ludziach, którzy dla nich pracują, wyrażali. No po prostu zero, zero poszanowania. W ten sposób to może tylko ujmę. Później imprezka, kiedy się wyluzowała całkowicie, zaczęły się tańce na stołach, marynarki wylądowały na krzesełkach, a później imprezka przeniosła się, słuchajcie, do basenu. Tak, był tam basen kryty, zadaszony. No, niektórzy jeszcze troszkę bardziej świadomi zdążyli ściągnąć garnitury, a ci, którzy byli już dosyć dobrze wyluzowani, no to czasem zdjął marynarkę, a może czasem spodnie któryś, ale krawat z koszulą został. No, po prostu, słuchajcie,
jak mi opowiadał, taka dzicz, że to się w głowie nie mieści. Po prostu obora, obora całkowita, obstawiał różne imprezki dla pracowników i tak dalej. Mówi, ci ludzie potrafili się na tych imprezach zachować. Ale to, co widział tam, gdzie byli ludzie na stanowiskach, naprawdę na ważnych pozycjach, to, co się tam działo, to mówi, że przeszło ludzkie pojęcie, że jeszcze jak żyje, mówi, czegoś takiego nie widział i przez to, co zobaczył, stracił całkowicie jakikolwiek szacunek do ludzi wysoko postawionych, wykształconych, ponieważ mówi, że to jest po prostu bania mała, co tam zobaczył. Już nie wspomnę o tym, w jaki sposób, jakimi słowami się, jakiego języka używali, kiedy już byli mocno wstawieni. Także słuchajcie, czego wy oczekujecie, skoro tacy ludzie mówią nam, jak mamy żyć, często dyktują nam warunki, od nich wychodzą różne ważne decyzje, skoro oni mają nas kompletnie za nic. Ty myślisz, że jakiś prezes firmy, jak mu się podliżesz i będziesz robił za dwóch, to on to doceni? Przyjdzie do chaty i powie, ale tłumok, co za głąb, niech dyga baran jeden. No niedawno gdzieś czytałem, że zrobili profilaktyczne badania dla rządu włoskiego. Zrobili im anonimowe testy, czy w ostatnim czasie oni coś zażywali, brali, że tak powiem. No i słuchajcie, w tych anonimowych testach wyszło, że prawie 90% po diagnostyce wyszło na to, że w ostatnich 3 dniach zażywali różne, że tak powiem, środki, które nie są do końca dozwolone, które przez nich, przez ich decyzje nie są dopuszczone do obiegu, że tak powiem, a sami z nich i różne inne korzystają. Wiecie dobrze, o co mi chodzi. Także jeżeli liczysz, że ktoś się doceni albo że coś dostaniesz od nich, nie licz na to. Nie licz na to. Weź swój los we własne ręce. Pozdrawiam. Do następnego.